Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W tym odcinku Sylwia będzie brała udział w biegu, który będzie się odbywał na plaży. Te biegi są organizowane od 10 lat, co roku. Jest to jedna z najprawdopodobniej najdłuższych plaży w Irlandii. Zawsze chciała wziąć udział w czymś takim. Ona biegnie tylko 5 km, także zobaczymy, jak to będzie. Dla mnie nowe doświadczenie. Biorę też deskę, zastanawiam się, czy nie szurnę tam po prostu gdzieś drogą, żeby gdzieś tam może ich złapać, jak będą biegli. No i tyle. Będę miał też okazję poznać ekipę Oreal Nutrition, których zawsze chętnie będę reklamował. Jeśli się chcecie dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam. Sylwuś, co to tu się dzieje? Idę na swój pierwszy bieg. Maratonik. Jest. Wow. Marzyłam o tym 13 lat. Żeby w końcu móc przebiegnąć po plaży. Ludzie sobie będą tyrać za niedługo. No i teraz jest taka ciekawostka. Jeden z właścicieli Oreal Nutrition, on zajmuje się pewnie bardziej marketingiem, stroną marketingową, dowiedział się, że mam kanał na YouTubie, zadzwonił do mnie i pomimo tego, że powiedziałem mu, że ten mój kanał na YouTubie jest malutki, że tak naprawdę nie wiadomo, co tam z tego będzie, mam zaledwie 180 subskrybentów, powiedział, że mimo wszystko fajnie, że gdzieś tam wrzuciłem ich link pod moimi filmikami i chcą wygenerować mi link afiliacyjny właśnie z kodem rabatowym minus 15%. Także no fajnie. Stwierdziłem właśnie podczas tego maratonu, że spróbuję zrobić taki filmik z eventu reklamujący po prostu jakąś firmę. Gdyż tak naprawdę nie wiem, gdzie cała ta jakaś moja przygoda poprowadzi mnie. Nie wiadomo, czy coś z tego będzie. Być może w przyszłości zajmę się po prostu edycją, być może będę edytował dla kogoś. Być może zajmę się bardziej marketingiem internetowym, gdzieś tam popróbuję może zainwestować w płatne reklamy i spróbuję poreklamować jakieś produkty online. Ale wydaje mi się, że warto korzystać z jakichś takich okazji, warto być może szukać jakichś perspektyw na zarabianie w przyszłości. Ja lubię to, co robią. Mają batony proteinowe w 100% naturalne. Mogą z nich korzystać również osoby chore na cukrzycę. Opakowania są kompostowe i część pieniędzy przeznaczają na wyławianie plastiku z oceanu. Ta koncepcja mi się ogólnie bardzo podoba. Z tego eventu stworzyłem taki dwuminutowy filmik, który wrzuciłem właśnie na to Oreal Community. Można się tam też zapisać. No i teraz wam go pokażę. Także jeśli jesteście zainteresowani, to popatrzcie sobie dwuminutowy filmik i później polecimy dalej.
Nie złapałem cię, czekałem, mówię, ale to chyba nie jesteś. W pierwszym. 28 minut, więc byłam to jedną, przebiegniesz. Jedną z 20. Dobra, Sylwia nagrana, że niby przebiega, że kończy niby wyścig. Real Nutrition, miałem okazję poznać właściwie przy jednego z szefów firmy, bardzo fajny chłopak. I znowu, jak tak z nim pogadałem trochę, to historia pokazuje doświadczenie, że nic nie powstaje z dnia na dzień. Budował on gdzieś tam ten swój brand, który się zmieniał przez 8 lat. I ciągle się rozwijałem. Tydwuś, normalnie pobiegane, potyrane. Potyrałaś, no wytyrałaś, normalnie medal. Dałeś dupy. Nie złapałem cię, ale nie złapałeś, tak szukałem. Ja szukałem informacji na ten temat. Gdzie jest Sylwia? No, mówię, biegnie teraz. Czy nie biegnie, to ty już jeb. 26 km, to jak ktoś może przybiec w 20 minut? Ty się nie znasz. A jak oni tam, kurde, musieli pomyli. Cisnąć 2,5 godziny. Widzieliście? Niektórzy dopiero teraz wracali. Na pewno nie była moja. Ale pogoda, kurwa. Normalnie będę się opalał. A, mój telefon się zagotował. Będę się opalał. Nie, mocno. Dzisiaj pracujemy, jutro się opalasz. Żar, dzisiaj się opalamy, no, jutro to jak też. Chcesz, ja nie robię swoje. Będę robić to, co innego, że jak chcesz się opalać? Nie, jutro jest 30 stopni, a dzisiaj zrobimy wszystko, co mamy zrobić. Chcesz się opalać? No. Do kawki batom. Tak, no to trzeba jechać na tą kawkę. Ale ty nie, bo nie o, ma za bardzo siana na półku. Na pół. Chyba żart, kurwa, ja zasłużyłam nawet na 10 kaw, a ty nie ani nawet na jedną, gdyż nie nagrałeś mnie, a byłam taka mocno przygotowana. No, ale... wiesz co, ale dałeś dupska. Szkodzi, to był znak jakiś. Ty co byłeś? Też byłem biegłem jakoś tak. No, biegłeś ze mną. Świadomie. No pierdolę, ale komuś wjebałeś z auto. Lepiej wyjdź i zobacz. Tak długopis. Jako fuck. Jeszcze przyjebałem gościa. Tak. Kurwa. Nie urok to sraczka. Trudno. Nie tak jest. No nic, stawię numer, kartkę i niech dzwoni po